You are good boy. A teraz mi granie tego? Nie przegłusza, dobrze tu jest? O ty kurwo. Kozaki przyjechały. O kurwa, wyjmij tą broń, ty cifoku zajebany. Kurwa. Ja pierdolę, co to zjeb. Darmowa kasa przyjechała. No, zawsze coś padło. Czy kurwa do Freda dopierdalają, to Fred się do nich dopierdolił. Dokładnie, jak się czujesz, boy? Crash test. Dobra, nie chcę się rozjebać. Grzywne mam? Chuja tam. Odbierz pocztę. Zaś ta kurwa do mnie pisze. Są kurwa pojebane. Będzie to jakiś diligence, nie chce mi się tam gnoić, kurwa. Dobra, kurwa, jak zwykle nie ma, nie? Jebanego pedała, trzeba wziąć kurwa tego. Ciuchcie. Tycha pójdzie. Chuj tam, stać mnie, kurwa. Było 500 plus, to mam. Bom, bom, bom. Dobra, co zawczasów zaleję fajkę. Za chwilę grzałkę zjaram i będzie kurwa pizda dupa. Się wtedy wkurwię. Dobra. O, jakaś cipa ze mną siedzi. Może chcę mojego Big Boya zobaczyć. I pogłaskać. You wanna see my Big Boy? He is very fast. Dobra, czekaj chwilę, już. Kurwa. No, chodź tu. Ej, kurwa, on jedzie dalej. Ale zajebał mordą. Jebany kutas. No wyjebał. Ja nawet nie wiedziałem, że jak poczekam, że on zacznie jechać, to bym co, bym kurwa z Afriką pojechał? No i się przesrał do mnie jebany kurwa.
Dobra, lepiej zejdę z tego konia, bo zaraz komuś jebnę z konia i będą mnie zaścigać, kurwa, bo tutaj to jest akurat pojebane. Gdzie jest, kurwa, ten zjeb? No kurwa, to był gościu. Ja pierdolę, to czyli jak jest w innych godzinach ten gościu jest, kurwa. Wypierdalaj, kurwa, po prochu. Nawet tej kurwy tam nie widziałem, nie? Nawet tego wieśniaka, kurwa, nie wiedziałem, że mi się podkopyta wpierdolił jebany kutas. I to jest właśnie to, o czym, kurwa, mówiłem. Że oni się wpierdalają, a potem mnie, kurwa, gonią przez jebanych pedałów. To mnie akurat wkurwia, nie? Sam zresztą widziałeś. Chuj wie, skąd się gościu nagle pojawił i go jebłem, nie? No bo jak tam tyle psów jest, to wiesz. No, w nocy. No już mam grzywnę 15 dolarów, to tam jebać, ale zaś tego chuja to nie ma, nie? Kurwa. Idę spać, może wieczorem będzie. No i kurwa, ja coś klikłem nie tak. Dostał kurwa z tego zuba od konia i chuj. Koń ma mocny łeb, widać. No, on jest parkurowy za chuj. No jeszcze go nie ma, kurwa. Aha, kurwa, dobra. To sobie na coś na ciepło, kiełbacho, pierdolę.
A gdzie się chcesz zapisywać? No, na parkour? 4 lutego będę parkour uprawiał. Za niecały miesiąc. Jeszcze robię już treningi, żebym się nie zmęczył za szybko, nie? Będę napierdalał jak pojebany. O czym, o Dying Light'cie? Nie uwierzę w to. Prędzej uwierzę, że PS4 zagra z PS5, bo tak jest. Albo prędzej uwierzę w to, że Xbox z konsolą, ale z PC-tami to nie bardzo. No, z czwórka z piątką normalnie. Jakbyś kupił na czwórkę, to byśmy pograli, nie? Dla przykładu. No i tego chuja teraz kurwa nie ma, nie? I pojadę kurwa tu robić dalsze misje i się kurwa pojawi, nie? Dobra, mam go w dupie, jadę tutaj kurwa. Kurwa znowu kurwa zjebałem, bo zamiast nie iść na łatwiznę, tylko podjechać, to żebym kurwa wziął pociąg i kurwa gościu się poszedł jebać, nie? Autentycznie. Jeszcze mnie tutaj te wsiury gonią. Ja pierdolę. Jeszcze muszę przez miasto przejechać, a mnie chyba patrole gonią. Kurwa, patrz. No i chuj, nie? Kurwa. Biegnij ty, kurwo. Nie, wątpię, że będzie cross-platform. Nie wiem. Powinien być, kurwa, już normalnie tam, nie wiem, po chuj to rozdzielają. Kto chce grać na tym, gra na tym. Kto gra na tym, to gra na tym. To nie powinno być problematyczne, kurwa. Ja mam wyjebane, kto na czym gra. Ja bym, kurwa, mógł grać... Kurwa, nie wierzę, nie? Głupi koń, kurwa. Wstawaj, ty kurwa. Pizdo jebana. Nie będę strzelał, bo mi kurwa karę najebią. Powinni mieć tego. Powinno być wolno, wolność i tyle. Wybierasz, kurwa. Grasz na tym i jest cross platform. Biegnij, ty kurwo jebana. A tam biedny koń. Głupi kurwa ten koń jest, kurwa. Widzi, że jest przeszkoda, ale idzie w to hardo, kurwa. Że kurwa przy tych debilach się wypierdolił, nie? Prowadzenie do obozu, o kurwa, tego jeszcze nie było. O kurwa, co się odjebało, ty. Wstanął pierdal od szefa? O kurwa, grubo. Może mi cofną grzywnę, bo stwierdzą, że to nie mój obóz. Ej, to był dobry pomysł. Zobacz, kurwa, zgubiłem pościg. W nagrodę? Ja nie mogę się rozpędzić. Chciałem fikołka odjebać. Trzeba się przywitać. Look at you, you goddamn poser. Oh, don't start. Preening like a prize cock. Who do you think you are? And prancing like a goddamn gigolo. I'm gonna ignore you. Żigola, gichuja, bo pojechał, kurwa. Gdzie jest, kurwa, ten plemnik? Znowu w chacie? The bank, Karen Tilly Abigail, I sent them all. They all say the same thing. There's no more than one armed guard. And the police?
Ale szkoda, kurwa, z jednej strony, bo mogło być coś takiego, że zdradziłem pozycję gangu, ci się wpierdolili, kurwa, z obstawą. Jakaś akcja mogłaby się odjebać. No mogłoby tam przykładowo cofnąć w takim momencie, że anuluje tam po czasie, tak teraz było, ale żeby jakaś kadstenka była śmieszna. Policjanci stwierdzili, że tutaj jebie gównem i dali sobie spokój, kurwa, z pościgiem. Tak to wygląda, bo jak to inaczej zrozumieć. On jest hungry czy angry? Chyba angry. Pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if podobno, we execute it properly. Podobno ma być ten remaster jedynki RDR-a na PC-tach i na nowych konsolach. Jestem mega ciekawy, bo jak tak to kupuję od razu, kurwa. Jedynkę bym sobie też pograł. Na Xboxie jest jedynka i działa w 60 FPS-ach, ale nie kupię za stówy, kurwa, starej gry na Xboxa, tym bardziej cyfrówki. Bo to, że gra jest po angielsku, bez napisów, to jeszcze przetrawię, ale na Xboxa nie chcę, kurwa. A mogę być trofka wpadła, nie wpadła żadna trofka. Jeszcze powiem ci szczerze, pierwszy raz doprowadziłem do obozu, bo nigdy tutaj nie było. To mogła być jakieś trofeum. Coś takiego, nie wiem, trofeum ty zjebie. Doprowadź łowców głów do twojego obozu. Coś takiego. Ale w ogóle mi nie przeszkadza te 30 FPS. Jest tak fajnie gładkie, że nie czuję tego, nie czuję dyskomfortu. No wolałbym 60, nie? Tak na kompie miałem, ale nie źle. Ale jestem w szoku, że grafika jest taka piękna, kurwa, no. To jest... Na kompie wiadomo, jest trochę lepsza, ale no... To wygląda mega zajebiście mimo wszystko. To jest... Trzeba pamiętać, że to nie jest next genowa wersja, tylko, kurwa, stara wersja. Pamiętam, że zawsze jak gram Werdera na kompie, to zawsze karta wyła. Zawsze, kurwa, chodziła na głośno. Ja pierdolę. A to jest konsola cichutka. Wiadomo, no, inne ustawienia i nie 60 FPS-ów, ale mimo wszystko, zawsze mi się RDR kojarzył z głośną kartą. Nie zawsze, kurwa. No wiesz, tutaj mogę grać w 30 i jest zajebiście. A w Dying Light'a ci nie zagram, kurwa, bo jest takie mleko, takie gówno, że ja pierdolę. Nie wiem, jak ja w to kiedyś grałem, nie? Ja bym tam pograł parę godzin, bym się przyzwyczaił, ale no kurwa, no... Przed RDR-em grałem w Tsushima, tam jest 60. I nie poczułem, wiesz, wymiotów, kurwa, jak uruchomiłem RDR-a. A w Dying Light'cie, jak bym odpalił, to mi się pożygał, no chujowo. No wtedy tak, no. Wtedy tylko było 30 w takich grach. Teraz PS5 to 60 oferuje, to też jest inaczej. Ale to wszystko zależy też, jak to te 30 ogarnie, no bo tu mam 30 FPS-ów i w ogóle tego nie czuję. Znaczy, no widać, że nie jest 60, ale jest płynne. Nie jest skurwające, nie jest takie muliste jak w Dying Light'cie, tym bardziej, że przede wszystkim w Dying Light'cie jest parkour, szybkość. No to tam plus to, nawet samo wolne poruszanie się to jest strasznie zmulone, bo za mocne rozmycie w Dying Light'cie. Kupiłem sobie, bo promocja była, tam za grosze kupiłem na Play'u te poprzednie Dying Light'y, te jak się nazywało, te na tych wyspach. Kurwa, no ciężko mi się w to grało, raczej nie przeszedłem nawet tego, bo to jest taki, tak samo jak w Dying Light'cie, jest taki, ta gra jest tak zmulona przez to, że to się w pale nie mieści. Ja wkurwia mnie to, że oni tak się pierdolą. Oni jeszcze tak ochoczo były takie posty co do Dying Light'a jedynki.
60 FPS-ów, aktualizacja, a kto ci za to każe płacić, że tak się wywyższają, że nie trzeba płacić za aktualizację, że tak, wiesz, taki przytyk do tych, co biorą niektórzy za patcha. Ale nie wydali, kurwa, jeszcze tego patcha. Myślałem, że przed dwójką wydadzą, żeby ludzie sobie przypomnieli, pograli. Chuja, kurwa. Cały czas 30 FPS-ów. Słabo trochę. No nie szuć tej prędności, płynności, bo jeżeli gra jest, ma chujowe rozmycie, to tak jest potem. Nie wiem ile roboty jest w tym, żeby 30 FPS-ów zmienić na 60 patchem, nie wiem. Może to jest mało roboty, może trzeba dużo pozmieniać w kodzie gry, nie mam pojęcia. Powinni zawsze sobie taką furtkę zostawić, że tylko zlokują do 30 i ewentualnie odblokują małym patchem. A co tutaj jest, że tyle się z tym jebią, to ja nie wiem. Kurwa. Kurwa, mam zajebistą broń, to mi gówno wybiera. Wyjmij tą broń, pedale zajebane. Nawet w sumie lepiej, że mam tą grzywnę, bo bym teraz po misji miał jeszcze większą, kurwa, grzywnę. Patrz. Boom, kurwa, nie otwieraj tego. Nie wolno. Zakaz, kurwa, otwierania, złodzieju. Otwieraj, kurwa, geju. Przepraszam, bo się Twitch dojebie. Panie wąsaty, proszę otwierać. Zmieniłem zdanie. No nie wiadomo, jak to jest od strony tworzenia gry. Ja nie twierdzę, że to jest mało roboty, no podejrzewam, że jest dużo, bo pewnie by to już zrobili. Ale tak ci pisałem, zamiast, kurwa, eventów, mogliby to zrobić też 60 FPS-ów dodatkowo, no kurwa. Ja myślałem, że ja miałem taki plan, przejdę sobie Dying Lighta 1 przed dwójką. No i nie przejdę, kurwa, bo nie będę grał tych zjebanych 30 FPS-ach. No, jebany, kurwa, ryj. Jeszcze ogólnie dobry patent na 30 FPS-ów jest taki, żeby czułość analogu sobie zwiększyć, żeby była bardziej szybkie. To teraz lepiej, bo w fabrycznych to jest takie, kurwa, zmulone. Ale w Dying Light'cie to nie pomogło. Za bardzo. Got it. Okay, now, what's the second number? 72. All right, should be one more number. Ale ma paluszki czyste, kurwa, chyba w dupę się nie wkładał. 54. Na chuj mi opierdoli, tak podaję te numerki, jak, kurwa, robię według tego, co mi tu piszą, kurwa. 54. Yep. Okay, I'm in. Would you look at that? Holy shit, they were joking. Ja nigdy nie grałem w powyżej 60, w sensie nie wiem, jak jest 144, bo takiego monitora na oczy nie widziałem, więc nie wiem, ale wierzę w to, że jest różnica. Co tylko, kurwa, jeden save na 4? Poważnie? To niezły napad, kurwa. Dla mnie, powiem ci, mimo wszystko, ja wiem, że jest różnica między 60 a ponad 100. Ale mi te 60 mimo wszystko starcza. To takie dla mnie to jest takie minimum. Te Full HD 60, żeby konsola trzymała tak idealnie, to jest zajebiście, nie? Czy tam komputer kiedyś. No tak, to jest słabe, no tyle miałem 4 czy 3 safe, a otwarłem jednego i już idą, kurwa, nie?
Tak robiłem parę misji do tyłu, w innym mieście napad, to wszystkie save'y otworzyłem, nie wiem o co tu chodzi. To są agenci Pinkertona czegoś, tak? O kurwa. I naprawdę tacy istnieli, co szukali tych Pinkertonowy czegoś, tak? I oni się podobno dojebali do tej gry, że bez pytania sobie użyli tą nazwę. Masz, kurwa, pyski zjebie. Znaczy, kurwa, żeś schował. Czemu ja, kurwa, strzelam? Czemu tym gównem znowu? Kurwa, mam dobrą broń, a mi... Kurwa, macie. Baracik mu zleciał. No pamiętam. Powiem ci szczerze, że szkoda kurwa, że nie pogramy w tego Dying Light'a, nie? No trochę lipa, chuj. No nie ma nic lepszego jak granie z kimś, kto też tak grę kurwa tak samo bardzo lubi. No niestety kurwa. Ja tą kartę sprzedałem, ale szczerze nie miałem parcia na to. Gdyby z peseta był bardziej zadowolony, to bym tego po prostu kurwa nie zrobił, no ale. Gdzie on jest, ten dynamit, kurwa? Podnieś to kurwa zjebie. Wiesz, ja wiem, że PS5 tanie nie są i wiadomo, też trzeba kupić, ale mam nadzieję, że sobie serio kupisz PS5 i w coś będziemy ufać, nie? Może kiedyś przejdziemy do Dying Light, tak sobie dokupisz do piątki kiedyś tam. Jakąś używkę kupisz na płycie czy coś. Fajnie by było, nie? Lancaster, dobra. Czekaj chwila. Znaczy mam na liście, ale tam z nikim nie gram, tak szczerze ci powiem, nie? Od kiedy poszłem na kompa, to kurwa... z tymi co gram, to nie byli już w pizdu na dawno dostępni, a... A ci co są, to grają w gry, które mnie nie interesują, nie? Kurwa no... I taki mają plan, kurwa, strzelać non stop. Zdradziliście, kurwa, bank, bo żeście, kurwa, od początku ten napad spierdolili, kurwa, pokraczne piuty. Kurwa, żenująco do tego podeszli. Wypierdalaj są fifką, kurwa. Ale będziesz grał na kompie, ja będę grał na konsoli. Będziemy się wymieniać spostrzeżeniami. Ja tam wierzę w to, że to będzie dobra gra. Nie może być inaczej. Po udanej jedynce nie wierzę w to, że to spierdolą. Nie ma takiej opcji. Tym bardziej, że po cyberpunku to tym bardziej chcą pokazać, że potrafić. Chcieć to móc. I się wcale nie zdziwię, jak na PS4 i na stare konsole będzie to fajnie wyglądać i fajnie będzie chodzić. Ale go wyjebało.
No tak, no są te grupy, no ale... Tylko, że ja szczerze ci powiem, ja już wyszedłem z obiegu, jak szukać ludzi. Kiedyś ja nie szukałem ludzi, oni sami się znajdowali. No wstawaj. A teraz, no nie wiem, jak miałbym szukać, po czym miałbym szukać. Ja nie gram ciągle w jedną grę, żebym miał ludzi znaleźć, nie? Do Hunta przykładowo, no szczerze powiem, w Hunta nie gram na razie, mi się nie chce. Ale mam tutaj na PS5 grupę, na konsoli, co tam, tutaj są takie grupki. Tam wiara pisze, kto chce grać, a może potrzebują kogoś, tylko że na razie mi się nie chce to grać. Ale jest, bo jest Hunt, niech będzie, w 60 klatkach chodzi, ładnie wygląda, ładnie śmiga, więc chuj. No, ale to tak, to nie jest tak, wiesz, znalezieniem, tak, my się znaleźliśmy, no. Jeden kupił grę, to drugi kupił grę i się grało. A tutaj tak z obcymi, to tak, kurwa, co ja napiszę, potrzebuję, nie wiem, do Far Cry'a, do RDR'a, albo do czegoś jeszcze pojedynczo, to tak trochę słabo. Zresztą powiem ci, że tyle razy z kimś tam grałem i coś zawsze nie wyszło, że się teraz zraziłem do takiego poznawania ludzi na krótko, wiesz? Ja wolałbym grać z kimś, kogo znam i z kim mi się dobrze grało, a tak to kurwa ciężko już jest. Ja już od dawna nie gram multiplayerów, praktycznie tylko single. Jakoś kurwa... They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. Nie, on jest cały czas offline. I got it. Nawet jak zaproszenie tego zaakceptował do znajomych, to jest offline cały czas. Wypytywał się dużo o Far Cry 6, o konsolę. Mówi, że kupi, będzie grał, brał, już nie wiem, minęło chyba 3 miesiące i się nawet nie odezwał więcej, więc może czasu nie ma, bo co. To już nie to samo, co było z Kamolo kiedyś. Wszyscy, kurwa, znaleźli czas, wszyscy razem grali. Szczerze ci powiem, żałuję, że ten komputer w ogóle mam, bo wolałbym już zostać na tej PS4 aż do piątki i kontakty były też, kurwa, było z kim grać, a od kiedy komputer, to kurwa, gram praktycznie w single. No jest, Kamolo, trochę jest taka tajemnica. No szkoda, bo fajnie się grało w te GTA i w inne gry. Ja uważam, że najlepsze czasy, jeżeli chodzi o granie i o ludzi, to PS4 była. Jeszcze PS3, bo w GTA zaczynałem grać, ale potem jak Ciebie poznałem i Kamola, to... Kiedyś było zresztą fajne to na Play'u, że... I była ta zakładka na żywo z PlayStation i te wszystkie streamy były typowo z PlayStation. Tutaj tego kurwa nie ma. Czegoś takiego. W ogóle kilka rzeczy, co było fajnych na 4, w tym softie, to w ogóle tego nie ma. Nie wiem, czy to dadzą, czy nie. Nawet gdybym chciał do kogoś uderzyć, no to nie uderzę, bo nie wiem, kto na czym gra. Chyba że na Twitchu to poszukam, jak ktoś ma dopisek PS5 czy coś. Ale to tak, kurwa, też już... Ja powiem ci, bo zabrzmi to może głupio, ale jestem trochę starszy, jakoś trochę na to inaczej patrzę i tak ciężko mi napisać do kogoś siema, ty zagramy albo coś, kurwa. No jestem ciekawy, co będzie z tym Discordem, bo na Xboxa na początku miało też być. Na Xboxie nie ma Discorda, tylko można tam ściągnąć taką apkę na Xboxa, co nie jest Discordem, ale jest Discordem. Nie wiem, jak to mam wytłumaczyć i działa normalnie. I przede wszystkim na Xboxie, jak gram, to widzisz, że gram, bo jest, można połączyć konto Discorda z Xboxem, tak, ze Steamem i z resztą. I to samo ma być z PlayStation. Że będę grał na Play'u, ty będziesz widział, że gram, bo będę mógł połączyć konto Discorda z Xboxem, ale czy typowo Discord będzie na Play'u, to tego kurwa nie wiem. Discord Discordem, nie? Spoko. Ale tak naprawdę jak tutaj nie będzie problemów z NAT-em, a korzystałem z rozmów na Play'u, nie było problemów z NAT-em żadnych,
To tam naprawdę Discord jako Discord to jest zbędny, kurwa, no bo daje radę to, co jest budowane. Nie jest ten problem, co był na czwórce, ale no, jakby był Discord na Playu, to też by było, no, byłoby lepiej, nie? No, z tym na ten to było gówno. Ciekawe to się stanie, jak zrobię tak. Co mi, kurwa, powiedzą? Ups, nawet nie zdążył mnie opierdolić. Agent nie żyje. A co mnie to, kurwa, obchodzi? Oczywiście, że, kurwa, Lancaster, kurwa, zniknął nagle, nie? No. Fajnie by było mieć, kurwa, fuj znajomy, kurwa, że napiszesz do tego, do tamtego i zawsze ktoś się odezwie do danej gry, do której chcesz grać. No niestety tak to nie działa. Takie czasy były na czwórce przed PC-tem. Napisałem do tego, tamtego, zawsze się ktoś znalazł do grania, przeważnie. Someone's coming. Duck. Hey, I already checked the trains. You did? No more than a quarter hour ago. No, tak sprawdziłeś, że tu siedzę, kurwa, i jestem. Łeb mi wystaje, a ty sprawdził, kurwa, debilu. Wcale, kurwa, mugowa nie wystaje, wcale tu nikogo nie widać, kurwa. Dobra. Come on. Tam mnie korci strzelić, albo dynamita jebnąć, ale zaś będę musiał to powtarzać, więc wolę tego nie robić. Ja też poczekam do... To jak ty pójdziesz, to ja też pójdę. To misję skończę i też będę kończył. No, waceta. Twoja stara kula to była. Nie tu, kurwa. Dobra, kurwa, jak nie słyszycie, to wam, kurwa, podgłośnie. No nie. No, mieli być, kurwa, zaalarmowani, tak? No, kurwa. Ja pierdolę. Czemu ty, kurwa, nie pójdziesz, jebańco, kurwa, jebany? Oh, damn it. We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know, make a noise, whistle or something. Gwizdać tak, strzelić nie. Logika, kurwa, kokosa. Przychodzę drugi raz tą grę i, kurwa, zawsze się na czymś łapie nowym. Ja bym ci chętnie w ten łeb rozjebał, kurwa. Stary geju. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know. Make a noise, whistle or something.
kurwa. Jenkins, is that you? Did you hear that? Huh. What was that? Czy mogę gwizdać, kurwa? Zmęczył się gwizdaniem, jebany chuj. O kurwa. Ej, no to co ja teraz miałem zrobić, kurwa? Ja pierdolę. Nie wiem, mnie nie pytaj, Rockstara zapytaj, co oni mieli w tym głupim łbie. Dobra, wiem, ja idę gwizdać, a ty to sieć, kurwa, nie pierdol. Jak jestem kozak, kurwa, wiedziałem, gdzie mam podejść. Akurat stanąłem, kurwa, w tym okręgu, gdzie miałem gwizdać. Ja jestem, kurwa, zajebisty. Jenkinsa nie ma, poszedł srać. Masz błąd ortograficzny. Cockstar, a nie Rockstar. Oho! Jakie zjeby, kurwa, wcale nikogo nie było, nie? No bo to jest Cockstar. Rockstar był za czasów GTA 3... 3, Vice City, San Andreas i 4. Od piątki to są Cockstary. Jeżeli oni, kurwa, kolejną generację, kurwa, wydają... Kurwa online, nie? A szóstka, kurwa, chuj wie, czy powstaje, czy w ogóle powstanie. Wiara też jest pojebana. Tak wszyscy czekają za tym, kurwa, GTA 6, a każdy, kurwa, łoi pieniądze w te karty, kurwa, szarki, kurwa, na tym GTA Online. I przez to, kurwa, co chwilę Rockstar ma w dupie piszustkę, bo zarabia na online do piątki. Sami się podkopują, kurwa, banda debili. Ale grają i kupują. Ja nie mówię, żeby grać, nie grać, ale, kurwa, kupują te karty, kład do ładowania. I wspierają ten online, a potem płaczą, kurwa, że jeszcze nic o GTA 6 nie słychać, kurwa. Some gold, I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny, Jose. Ja Valhalla gram jakiś czas temu i robię ten pierwszy dodatek. I teraz ten nowy ma wyjść. Ale ja go raczej nie kupię, nie pojebało mnie, kurwa, żeby za takie pieniądze to kupować, kurwa. And find out where we're heading. No, Ubisoft lubi takie wielkie paczki robić, update'ów, kurwa. Shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? I chuj, że wykupiłem Season Pass i ten Season Pass już nie obejmuje tego dodatku, co mają wypuścić. No i chuj, nie? Dodatek kosztuje tyle, co, kurwa, gra na płycie. Kupujesz ten dodatek pewnie, nie? A wiesz, że mi powiesz, czy warto, to może kiedyś na promce sobie go dokupię. Ale ja jestem szczerze już zmęczony tą Valhallą, bo ta gra jest tak długa, te dodatki też stare krótkie nie są, a jeszcze, kurwa, to ma wyjść. Zaraz ci powiem. Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. 10 marca. We got some money now. Money and loyalty.
Town of Ragnarok, kurwa, wcale nie, nie podobne do God of War Ragnaroka, kurwa. Czekaj, ile kosztuje, kurwa, w ogóle te gówno? Na płycie? To jest na płycie, nie? Nie, na płycie? Nie, to jest kod elektroniczny, no, spono. 160. Za tyle to ja mam, kurwa, grę na płycie. Za tyle, nie, ja dałem za Valhalla, dałem 150 chyba, czy 140. Lost Ark? Nie wiem, coś to kojarzę, ale... Raczej nie moje klimaty, jak tak średnio kojarzę, bo mi się interesowało. Mi się podoba Valhalla, ale to już się robi nudne, kurwa. Te misje są tak powtarzalne, że to w pale się nie mieści. No i co? Wszyscy się tak podniecali New Worldem, każdy nahypowany kupił. Kto chciał, a teraz już o tej grze cisza, kurwa, już... Dwa miesiące po premierze podejrzewam, że już była cisza. I już po New Downie, po New Worldzie podejrzewam. No ale mi chodzi o tego New Worlda, że tak się zesrali i wysrali, no. Co to za Dead War znowu? Kurwa, ja nie znam takich gier. Tak, Diablo. No to tym bardziej nie dla mnie, bo ja tam... Ja i Diablo to... nie. No. Dead World, no tak, no. No ci powiem tak, aby ta gra była spoko, abym jeszcze grał na kompie, to bym to może kupił z czasem, kiedyś, pewnie bym się na to nabroił, by coś gniło w bibliotece. Na szczęście nie kupiłem i dobrze. Szkoda mi tego tyle gier, co mam kupionych, wolałbym to spieniężyć, kurwa, bo i tak w to nie gram. Ewentualnie wolałbym pewne odpowiedniki kupić, albo wersję na Play'a i w to grać, a nie... Nie lubię dwa razy, przykładowo, kupować dwa razy tych samych gier, no ale RDR-a mam na kompie, kupiłem na PS, na piątkę, nie? Na Play'a. Mafię, przykładowo, Definitive Edition, tą nową, remake'a mam na kompie, bo na premierę kupiłem. I kupiłem, i przed RDR-em kupiłem tą Mafię na płycie, za 50 zł go się sprzedawał na Olixie, to kupiłem. Ale jeszcze nie instalowałem nawet tego, mam w pudełku. Tam... Będę chciał, to sobie wrócę, ale te gry, co mi się podobały i będę kiedyś chciał zagrać, to sobie po prostu kupię, nie? Znowu. No i co? Pewnie nie gracie w to. No właśnie, to jest to. To jest właśnie, kurwa, granie na komputerze. Sam pamiętasz, jak było na konsoli. Ja kupiłem grę, ty kupiłeś grę. Graliśmy w to, kurwa, dużo. Na kompie, kurwa, i co, jak wygląda granie na kompie? Kupujesz? Kupuję, kurwa, i co? 5 godzin pograne, kurwa, wspólnie i już nikt nie gra w to. Znaczy, chodzi mi po prostu.
Bo pamiętasz chyba, jak wyglądało nasze granie na PS4, a jak wyglądało nasze granie na kompie, nie? Gdzie mam kurwa iść? Tu będą fajne misje, z tego co pamiętam, na tej wyspie. No dobra, tu akurat klapa, ale chodzi ogólnie. Ja też, ty kupiłeś trochę gier, ja trochę kupiłem gier i jakoś myśmy to nie grali, nie? A dziwnie, że na konsoli kupiłeś Far Cry'a, czy The Crew, czy inną grę i graliśmy w to, nie? Nawet w GTA graliśmy. Dlatego, kurwa, mam wstręt do komputerów, kurwa, bo od kiedy komputer wyszedł, to myśmy gówno grali. A na Play'u, kurwa, jak było? Przyszedłem z roboty, włączyłem padem Play'a, Play się włączył, ja się nie przebrałem, a zaproszenie miałem do imprezy od ciebie. A nawet nie byłem przebrany jeszcze po robocie, dobrze. A na kompie to wiesz, jakie gówno było. Wiesz, platforma raczej do tego nic nie ma, tylko tak się jakoś poskładało po prostu. Dlatego też nie lubię kompa z tego powodu, nie? Że się tak pojebało. Jakoś na tym playu to było inaczej. Nie wiem, ja tego nie potrafię zrozumieć. Bo tak szczerze ci powiem, nie, ja ci to chyba też mówiłem, ale gdybyś ty o kompie nie zaczął gadać, to nie to, że to twoja wina czy coś. Ale gdybyś ty o kompie nie gadał i byśmy ciągle jak siedzieli na tej PS4, to ja bym w ogóle kompa nie miał. Ale zacząłeś coś mówić, że kompa kupujesz, no to ja, wiesz, chciałem w pewnym stopniu iść za tobą, no to kompa też kupiłem, nie? No i to po prostu, no, skończyło to się tak, że się skończyło, że skończyłem z kompem, a wróciłem znowu na konsolę, nie? To mi jest po prostu lepiej. Śmieszne jest to, że nie pokazuje trofeum, kurwa, na streamie. No i trudno, no jest jak jest, no. Ty siedzisz tam, ja siedzę tu i git, no każdy gra na czym woli, no. Dla mnie po prostu komputery są nieopłacalne. Tym bardziej nie teraz, jak PS5 oferuje grafikę zajebistą i FPS-y odpowiednie. To już kompletnie dla mnie jest, kurwa, komputer zbędny. Nieopłacalny. It is a miracle. It is a goddamn miracle. Here, have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink. I ta PS5 więcej daje fanom niż kurwa RTX przez cały ten czas. Komputer, nie? Nie powiem, że komputer był do pizdy. Bo swoje plusy też miał, których konsola nie ma. Ale jeżeli chodzi o opłacalność i wygodę, to dla mnie konsola to jest w pierwszym miejscu. We are on the island of Guarm. Javier asked the local. It's a old sugar plantation island. Second island. Stosunek ceny do jakości tu jest miażdżący, kurwa. I teraz w tym momencie, no bo zawsze tak jest, ale teraz to tym bardziej. So, what next? I don't know. Well, next I guess we're gonna get shot. Co zdaję sprawę, że konsole też tanie teraz nie są, bo są droższe niż powinny i pewnie już PS6 wyjdzie, że będzie miała inny pułap cenowy. Będzie droższa, ale nadal będzie tańsza w kurwa od komputera dobrego w tym przedziale. What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. Co by miały, co dokładnie? In the storm. Is that so? No.
I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! Po prostu powiem ci tak, komputer nie ma tego czegoś, co by mnie skłaniało, żeby grać typowo na tym kompie. No nie ma tam tego. To, że jest wielozadaniowy, to wiadomo, nie? Zawsze tak będzie, bo konsola to konsola, ale... Co ja tu mam gorzej niż na kompie bym miał? Bo nie mam myszki, kurwa, klawiatury? Na chuj mi to. No, komputery zawsze będą miały osiągi większe, nie? Najlepsze to jest to, że ja nie czuję kompletnie, wierzysz mi czy nie, ale ja nie czuję dyskomfortu po przesiadce z kompa znowu na konsolę. Nie czuję dyskomfortu w ogóle. Na tam, haksy to wiesz, że tam haksy to używam, jak miałem 15 lat, kurwa, nie? San Andreas. Już od połowy życia nie używam haksu, mam na to wysrane. I to jest właśnie śmieszne, nie? Że konsola, która w chuj tańsza, gry działają lepiej niż na kompie, nie? No i to jest kurwa śmieszne. Tu też nie widzę powodu, dlaczego mam dopłacać kurwa do komputera. Jeżeli w cenie PS5 i aktualnych cenach te 3 koła w górę, karta graficzna kurwa taka, powiedzmy, że nie topowa jest, sama karta, a tu ma samą konsolę zajebistą, to opłacalność to naprawdę jest, kurwa, coraz większa na korzyść konsoli. Pomyśl, dlaczego ja nie kupiłem karty graficznej do kompa, kupiłem Xboxa tego co mam. Dlatego, że myślałem sobie, że kupię sobie znowu 1060, tą co miałem kiedyś. I na tą od biedy tam wystarczy do tego, co bym potrzebował. Wiadomo, musiałbym detale obniżyć. Ale miałbym jednak, wiesz, pełnowartościowego kompa, można powiedzieć, z kartą graficzną, nie? Wolałem kupić Xboxa, dlatego że 1060 używki bez gwarancji chodziły po 1400-1500 zł, gdzie bym nie patrzył. 1070 1800-1900. 1070 Ti, 2 koła w górę. To takie stare, kurwa, trupy, można powiedzieć. Jak mam dać używkę, to wolałem kupić konsolę, kurwa, za to i jeszcze zapłacić mniej. W tych czasach, ale mimo wszystko. No to jest prawda, no tak jest, nie? No. Ja sprzedałem, kurwa, jak kupiłem RTX-a, to sprzedałem 1060 za 650 zł. Teraz bym za nią dostał 1,5 koła, nie? I to schodzi, kurwa. I szczerze ci powiem, żałuję, że tą kartę sprzedałem mimo wszystko, bo dużo mi to do budżetu nie dodało, a teraz bym 1060 z powrotem wsadził. No trudno, no kurwa, no. Bym wiedział, to bym tak, to bym zostawił. Sprzedałem RTX-a i się, powiem ci szczerze, nie żałuję, bo kasa z RTX-a poszła równo na meble. Za meble do pokoju zapłaciłem 3,5 koła, czyli cenę z RTX-a, co dostałem. Także dobra inwestycja, szczerze ci powiem. I dużo mi to pomogło. Bo mimo, że bym nie musiał sprzedawać tej karty, to jednak mi pomogła. No dlatego ci powiem, nie rozumiem, dlaczego ludzie tak, kurwa, zaparcie w te komputery, kurwa, idą. Jeżeli chodzi o gry, to jakoś, kurwa, szału nie ma. Optymalizacja kwiczy i leży, ceny są pojebane. Ja nie rozumiem tego, nie? Wiadomo, każdy gra na czym chce.
Everyone okay? Yeah. Damn. No to jest jedyny plus, tylko szczerze ci powiem, wolałbym już tą kartę sprzedać za 2,5 tysiąca, ale żeby były ceny wszystkiego normalne. Konsol, żeby dostępność była normalna, żeby wszystkie ceny były normalne. To w pewnym stopniu wykorzystałem tą sytuację, ale z drugiej wolałbym, żeby było normalnie. Bo sama świadomość tego, jaki jest kibel, to wkurwia. Ja nigdy nie byłem PC-towcem. To jest w życiu mój trzeci komputer. Zawsze były konsole. I kiedyś na tym kompie najwięcej gram. Kiedyś za dzieciaka to komputer był najwięcej używany. Ale teraz już nie, kurwa. Ja nawet żałowałem, że PS4 sprzedałem na kompa. Ja nawet chciałem sprzedać konto PSN, jak kompa kupiłem. Kurwa, jakie szczęście, że tego nie zrobiłem. Tutaj siedzi koło tego i nie może go zajebać. Co za kurwa zjeb. Haha, to zaraz ryko, no. To mógł możesz kurwa bąka jebnąć tu po grochówce, to by kurwa sam poleciał. Kurwa. Chujowa broń. Ta ikonka mi się z gimbusami kurwa kojarzy, co tam ktoś coś wstawi, znaczy ktoś streamuje, a gówniarz se, wiesz, się wywyższyć i tak tą ikonkę tego ryja kurwa daje, że ja to już tego, to się skończyło, chyba zaliczyło i będę też kończył, nie będę zaczynał nowej misji. Ja ci powiem, do czego bym bardziej chciał kartę graficzną mieć w kompie? Żeby kupić sobie Avermedię i streamować, kurwa, przechwytywać obraz na kompa, żeby był lepszy obraz streamów na playa. W taki sposób bym chciał mieć kartę. No bo są zjebani. Let's rest a moment. Down there is Aqua Dolce. No, gram na PS5. Werdera, wersja PS4. Ta wersja nie jest w ogóle ulepszona w żaden sposób pod PS5. To jest wsteczna kompatybilność. Grafika jest mega zajebista, mi się fuj podoba. No i co tu chcieć więcej, kurwa, bo FPS-ów mam tylko 30, a wyjebaną na to. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. Jak na mnie to PS5 to jest cudeńko moje. Help Leon with that group of escape. Tak jak bardzo zadowolony z PS4 Pro. You help us get back our friend. Bo jednak była mocniejsza od starej PS4, to thank you. To z tej piątki jestem też fuj zadowolony. Tym bardziej, że kupiłem ją za cenę. Taka jaka miała być na początku, za 2-3 stanie, teraz po 3 koła, kurwa, z zestawami. Kto chce, to może mnie wyzywać od biedaków, że gram na konsoli, kurwa, ale... Wyjebane mam na to. Gram z wyboru, a nie, bo muszę. Gdybym chciał, to bym miał kurwa kompa za 20 koła. Aby mi się tak typowo, wiesz, zafart to bym miał. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, do some more scouting. Carefully.
To są fajne misje, kurwa, no to pamiętam na tym, na tej mapce. Czyli powolutku się zbliżam do końca, do koniec fabuły. A to jeszcze jest dosyć misji jest, to na pewno. To nie jest krótka gra RDR. Ten koleś mówił, słyszał gościa ze szkoły i z pracy. No pewnie tak, no bo każdy szanujący się gracz ma w dupę, kto na czym gra i każdy ma szacunek do drugiego. Gracz to gracz, do chuja. Ja mam szacunek. Ktoś gra na Switchu? Proszę bardzo. Ktoś gra na Playu, Xboxie czy PC-cie? Proszę bardzo. Każdy gra na czym chce. Ja nie gram dlatego, bo mnie nie stać. Udowodniłem to, że mnie stać, bo kupiłem, kurwa, za 3600 kartę. Fakt faktem na raty, no. Kurwa, bo gotówką ciężko, ale by mnie nie było stać, to bym tego nie kupił mimo wszystko. Albo bym nie mógł, albo nie stać było. Ale jak miałem prawie 3 lata RTX-a, dobrą kartę, wydajną mega w chuj, która do dzisiaj by mi ładnie dawała rady i jeszcze na kilka dobrych lat. No ale no... Jeżeli czułem, że coś jest nie tak, nie czuję się zbytnio dobrze w tym kompie, a gram mało, a mam PS5, a mogłem zamiast nie tracić kasy na tym, że ta karta siedzi w komputerze, a nie wykorzystuję potencjału, bo nie siedzę non stop, nie gram non stop w grę na kompie, no to jeżeli mi coś było zbędne, to wolałem to upłynnić. No i co? Mi się chce bardzo śmiać z tych pecetowców zagorzałych, co grają. Takie streamy też widziałem już kiedyś na Twitchu, że gościu grał na kompie, strasznie hejtował konsolę, a miał 30 FPS-ów, bo miał nakładkę na ekranie, 30 FPS-ów z dropami oczywiście, grafikę jak skurwesyn chujową, gorszą niż na PS4 oczywiście, ale on gra na kompie, on ma myszkę, klawiaturę, ma komputer, konsole są do dupy, ale że gra w gorszej jakości w chuj niż PS4, to że jest nieistotne, on gra na kompie. No, gdzie na tej PS4 miałeś, kurwa, stabilny framerate i grafikę lepszą, ale nie, on gra na kompie. Jeżeli są tacy ludzie, co twierdzą, że konsole są do dupy dla biedaków i w ogóle, to powiem ci tak, to nie są prawdziwi gracze, tylko zjeby. A, nie no. Dobrze wiesz, że tak nie jest, nie? Ile trzeba wydać pieniędzy na kompa, żeby taki RDR czy taka Forza Horizon wyglądała w ten sposób i żeby śmigała w ten sposób? Znaczy, no RDR to może trochę słabe porównanie, bo jednak tu jest 30 klatek. Ale jednak jakąś grafikę trzeba mieć w tym kompie i procesor, żeby to poszło. Nawet w tych 30. Żeby Horizon 5 w tej grafice i w tym takim klatkarzu chodził, to też trzeba mieć, bo nie ustawisz na 1060 Ultra, czy wysokich nawet samych, bo nie utrzyma ci tych 60 klatek. Ja wiem, jak to było, bo ja miałem przecież 1060, nie? Sama karta już kosztuje teraz 1,5 koła. Dajmy na to, że kiedyś kosztowała 800, dobra. Ale gdzie procesor, gdzie ramy, gdzie zasilacz, gdzie buda, cała reszta? A tu Xbox za 1300 zł, kurwa, 60 FPS-ów nawet nie spadnie o klatkę, kurwa, bo no co płynne. No ja mam monitor Full HD, to mam wyjebane wyjście do rozdzielczości, nie? Jak wyjdzie przykładowo PS4 5 Pro, to ja szczerze ci powiem, jeżeli różnica między moją konsolą a Pro będzie taka, że tamta konsola będzie bardziej pod 4K typowo, żeby jednak te 4K nie było zbytnio skalowane, tylko żeby było bardziej naturalne, no to ja nie będę tego Pro kupował, zostawię sobie to, co mam, no bo mam monitor Full HD. Ja chcę tylko, żeby chodziło w tych Full HD, 60 FPS-ów. Żeby nie było spadków, żeby grafika nie była do dupy. Jeżeli to się będzie tylko te 4K rozchodzić, a mi się wydaje, że będzie, to ja nie mam potrzeby zmieniać tej konsoli.
Bo o ile PS4, a PS4 Pro to była duża różnica, bo jednak każdy pierdolił, że jak nie masz telewizora 4K, to na co ci Pro? No każdy tak pierdolił, ale nikt nie wspomniał o tym, że te wszystkie gry na PS4 Pro chodziły stabilnie. Trzymały te klatki, kurwa, samo GTA też, kurwa, trzymało klatki, gdzie PS4 się, kurwa, już miało, zadyszkę łapało, nie? No jeżeli tam było stabilnie i w chuj, no to była różnica. A niech sobie tam wydają te wersje Pro. No. Jeżeli zauważę, że coś z tą konsolą zaczyna być za słaba, no to wtedy sobie zmienię na Pro, ale szczerze to wątpię, bo ta konsola to no, ma pazur. Nie, to nie jest to, co było na premierę PS4, że ta konsola na starcie już była trochę za toporna. Tutaj już jest nadmiar tej mocy, no więc kurwa pomyśleli trochę bardziej. Trochę śmieszna sytuacja, bo przykładowo ten Xbox Series X, jeżeli chodzi o porównanie teraflopów, no bo tak się teraz porównuje teraflopami, teraflopów ma ponad 12, PS5 ma ponad 10. I co z tego, kurwa, jak gry chodzą lepiej i stabilniej na Playu niż na Xboxie, no kurwa, trochę dziwne, nie? Powiem ci tak, nawet gdybym miał kupić teraz PS5 za te 3,5 czy tamte 3200 z tymi grami, padami i innymi gównami, to i tak się opłaca. No mi się udało kupić na premierę zwykłą po prostu konsolę z padem, zwykły podstawowy zestaw w normalnej cenie. Teraz jest jak jest, no Xboxa jak modem ubraliśmy, no to już to tam był dodatkowy pad i FIFA, nie? FIFA sprzedałem niecały tydzień za 180 zł, to wróciło. Drugiego pada zostawiliśmy mu, awaryjnie żeby był. I ta konsola wyszła 3 koła, nie? Xbox, bo powinien też 2300 kosztować, no ale dobra, no 180 wróciło, był dodatkowy pad. No nie weszło to najgorzej, nie? No. Sześć lat? No, zobaczymy jak to będzie wyglądać, nie? Ja tam jestem mega zadowolony z tej konsoli, kurwa. Na ten moment. A raczej to się wątpię, że się zmieni. A jak trzeba będzie zrobić upgrade'a na Pro z jakiegoś powodu, to zrobię takiego upgrade'a, tą sprzedam, dołożę i kupię, ale tak było z czwórką. Ale jeżeli to się będzie rozbijać o te 4K, a do Full HD będzie całą generację dobrze, no to zostawię sobie tą konsolę, no bo na chuj mi kurwa 4K, jak nawet monitora nie mam. Mam telewizor 4K, ale nie gram na telewizorze, tylko mam konsolę podpiętą pod obydwie konsole pod jeden monitor. No. Zobaczymy jak to się rozwinie, bo ile w przypadku PS4 jednak ta moc Pro już była widoczna do stabilnego grania, no to tutaj zobaczymy. Dobra. Teraz tak, panie. Artur się żegna. Morgan. Czerwony jakby przyćpany był. Ty sobie idź tam oglądaj co ma, że będę kończył i muszę coś zjeść. Jeszcze bym sobie szczerze pograł, bo fajne są te misje tutaj, ale muszę coś zjeść, bo trochę głodny jestem. Dziękuję, że byłeś. Będziesz widział, że mam streama, będzie ci się chciało, to możesz bić, zawsze można pogadać czy coś. I fajnie, abyś jakiegoś streama też nieraz odpalił, też bym to do ciebie wbił, trochę pogadał. Jak będzie Dying Light, to niestety nie wejdę na streama, czy tam jak będziesz nagrywał, no bo wiadomo dlaczego. Chyba, że będziesz, nie wiem, za mną, chociaż wątpię, to wtedy mógłbym patrzeć, ale podejrzewam, że będziemy gnoić obydwoje w tą grę. Z Far Cry'em. 5 zł gocha, no.
Ja będę zrobił tego, to odbijaj, odpalaj live'a. Jak będę miał czas, to oczywiście, że wbiję. Popatrzę sobie chętnie. Zawsze na plusie. Mogę mu pocisnąć? Nie, mogę się przywitać z tym chujem. Też będę nakurwiał. No tego Lost Arka też możesz przecież streamować, nie? Sam mówiłeś kiedyś, że to, że sobie grasz, to możesz stream lecieć. No to sobie tak odpalaj. Też sobie wbiję do ciebie popatrzeć, pogadać coś. No to dobrze. Czy pod live'a? Kurwa, mam Xboxa włączonego cały czas, zapomniałem go wyłączyć. Kurwa, muszę przyłączyć na monitor drugi, kurwa. Bo się pad wyłączył i podejrzewam, że ten... Że się... przygotowałem sobie przycisk na kliknięcie na wyłącz, a chyba się coś przestawiło i nie mogę wyłączyć. Dobra, Dolak, to ja spierdalam, dzięki, że byłeś i jak będziesz tego... grał, to włącz streama i chuj, no. Tak to niestety nie działa. Każdy potem patrzy na siebie, niestety, wiesz. Zresztą, ja byś miał kupić komuś dom, wolałbyś sobie to auto za to kupić. No, to się trzymaj ładnie, nie? Tego live'a od Polska Kraja jutro, czy tam tego Lost Arka, to sobie popatrzę, co tam odpierdalasz. No, trzymaj się, narka, pa. Dobranoc.